Jest to naczepa firmy Krone z kodem XL i z certyfikatem EN12642XL. Naczepa o wzmocnionej konstrukcji, o wzmocnionej zabudowie, wzmocnionym dachu, wzmocnionej ścianie przedniej, blachą ryflowaną. W związku z tym, że jest to pierwszy materiał o naczepach, szybko omówię budowę naczepy, elementy, które powtarzają się również w innych naczepach. Tu mamy taki panel służący do sprzęgania, a właściwie połączenia elektryki i układu pneumatycznego naczepy z ciągnikiem. Tu mamy złącza przewodów pneumatycznych, czerwone, żółte, czerwony zasilający, żółty regulujący. Tu mamy gniazdo, tak jak pisze, EBS, ABV, ALB i gniazda elektryczne. Linka celna. Bardzo często może się zdarzyć, że nadawca zażąda zaplombowania. Linkę trzeba rozwinąć, przełożyć przez wszystkie oczka po kolei, przez klamki i założyć plombę. Stworzeń naczepy, który wjeżdża w siodło, a właściwie siodło wjeżdża w stworzeń, następuje sprzęgnięcie i naczepa jest już połączona z ciągnikiem. Podpory zwane nogami i korba, którą kręcimy, posiadamy dwie prędkości zwijania, podnoszenia nóg, górną, dolną. Dolna wykonuje powolne ruchy nóg, górna powoduje, że nogi podnoszą się szybko. Jednak na górnej prędkości można podnosić nogi tylko i wyłącznie w momencie, gdy obciążenie naczepy nie jest duże, a wręcz praktycznie go nie ma, gdy nogi wiszą w powietrzu. Osłony przeciwnajazdowe bądź też przeciwrowerowe, antyrowerowe zapobiegają wjechaniu tutaj pod naczepę. Tu mamy mechanizm zwijania plandeki, bo jest to oczywiście firanka, rurka, na którą nawija się plandeka, i tu mamy taką, trzeba tu pchnąć z jedną ręką, to jest tak troszeczkę niewygodnie. I tu się zaciąga plandekę. Im plandeka lepiej zaciągnięta, tym mniejsze opory powietrza i mniejsze spalanie. Drabinka do końca, która ułatwia wychodzenie, wchodzenie na naczepę. W szczególności na naczepy na dużych kołach, które są wyższe. Raczej unikać skakania z naczep. Można się nabawić jakiegoś urazu. Tylnia osłona przeciwnajazdowa. Haki do zapinania zestawu podczas przeprawy promowej. Klin zazwyczaj 2 na wyposażeniu każdej naczepy i panel sterujący. Panel sterujący układem pneumatycznym. Tu mamy potocznie przez mechaników zwany kran, którym regulujemy wysokość naczepy. Wciskamy i albo podnosimy w górę, a w drugą stronę opuszczamy. Gdy chcemy jechać, kran trzeba pociągnąć. Wtedy naczepa automatycznie się wypoziomuje i dopiero można jechać. Nigdy nie należy poruszać się z opuszczoną bądź podniesioną naczepą na poduszkach.
Tu mamy przycisk sterujący hamulcem roboczym, tu mamy przycisk sterujący hamulcem ręcznym. W tej chwili hamulec ręczny jest zaciągnięty, naczepa jest pozostawiona na parkingu i tak właśnie powinno być. Zawsze gdy zostawiamy naczepę, powinniśmy zaciągnąć hamulec ręczny poprzez pociągnięcie tego przycisku do siebie. Wciśnięcie zwalnia hamulec ręczny, pociągnięcie, zaciągamy hamulec ręczny. Panel bardzo podobny do tych panelów, które stosowane są w innych markach naczep. Dodatkowo jeszcze tutaj często możemy spotkać takie pokrętło, którym możemy podnieść jedną pierwszą oś naczepy i zmniejszyć te opory toczenia, zmniejszyć to spalanie w przypadku, gdy mamy tam nieduży ładunek bądź idziemy na pusto. Poza tym naczepy posiadają również podpory tylnie. Bardzo często można się spotkać z takim rozwiązaniem. Stosuje się je bardzo często przy załadunkach ciężkich materiałów. Podcofując pod rampę, nadawca, magazynier wózkowy może zażądać opuszczenia właśnie takich podpór. Poza tym podpory takie dodatkowo zabezpieczają pustą naczepę przed opadnięciem w dół, gdy zostawiamy naczepę pod rampą. Odpinamy ją i zostawiamy. Wtedy bez problemu magazynier może sobie jeździć bez obaw, że naczepa mu zbytnio tam opadnie i ześlizgnie mu się rampa z naczepy. Klamry, bo to jest naczepa oczywiście, firanka, klamry zaciągające plandekę. I cóż tu więcej, to chyba byłoby na tyle. Zaraz może jeszcze wejdziemy do środka tej naczepy, zobaczymy co jest w środku. No i jesteśmy w środku. Naczepa Krone z kodem XL, certyfikatem 12N12642XL. Wzmocniona konstrukcja dachu. Mulda w środku, czyli rów. Tu łańcuchy do zabezpieczania. Gdy ładujemy rolki stali, zwoje, otwieramy pokrywy tyle, ile nam potrzeba. Umieszczamy rolkę w odpowiednim miejscu w zależności od wagi. Wstawiamy wcześniej słupki, chłonice metalowe, otwory. Ściana przednia wzmocniona, blacha ryflowana, poza tym tutaj taka jakby sklejka. O, jest ostrość, wyłapał. Tutaj posiada ta naczepa co kilka centymetrów otwór do zabezpieczania ładunku, także można zabezpieczyć, praktycznie założyć pas w każdym miejscu i zabezpieczyć bez problemu towary, które posiadają nieregularne kształty. Poza tym jeszcze tu mamy takie dosyć solidne haki, bardzo solidne bym powiedział, schowane w takich blaszkach, żeby można było wyrównać tą powierzchnię. Jest ich 10, także dodatkowe miejsce zamocowań ładunku. Nowy nabytek, nóweczka, naczepa. Tutaj mamy tyczkę, która służy do ściągania dachu. Ponieważ naczepa oczywiście posiada składany dach, gdyż bardzo często załadunek rolek stali, zwojów stali odbywa się właśnie od góry suwnicą na hali, hucie stali. Ładują nam od góry właśnie te rolki, dlatego dach składany jest koniecznością w naczepie, która posiada muldę, czyli rów. Tu mamy drzwi,
Bardzo solidna naczepa. Drzwi też solidne. Naczepa firmy Krone.